Śląsk w ostatnim meczu ligowym pechowo stracił 2 punkty w Bielsku. Nastroje po meczu z Podbeskidziem nie były dobre. Trochę poprawił je fakt, że remisy w ramach 26. kolejki Ekstraklasy odnieśli też piłkarze Legii i Ruchu, a więc główni konkurenci do podium Mistrzostw Polski. Na początku kiepsko po meczu, naprawdę byliśmy złośliwi, dlatego że straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, ale ostatnie wyniki w naszej lidze nas pobudziło trochę, no i jeszcze walczymy do końca, są 4 mecze, no i szanse są zawsze. Śląsk w meczu z Podbeskidziem stracił nie tylko 2 punkty, ale także swojego kapitana Sebastiana Mile, który musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie. Uraz, którego doznał, nie jest bardzo poważny, ale występ rozgrywającego w Gdańsku jest mało prawdopodobny. Kontuzja Sebastiana nie jest zbyt poważna. Co prawda naderwał mięsień dwugłowy uda, ale na bardzo krótkim odcinku, więc tutaj przerwa nie powinna potrwać zbyt dłużej. Niestety nie jesteśmy w stanie teraz jeszcze dokładnie powiedzieć, czy ta przerwa będzie krótsza, czy odrobinę dłuższa. Wszystko wykażą kolejne badania, które zostaną przeprowadzone najprawdopodobniej w czwartek. Wtedy będziemy mogli określić, na ile ewentualny udział Sebastiana, czy jego wyjazd do Gdańska będzie możliwy, czy dopiero będzie przygotowywany do meczu kolejnego z Zagłębiem Lubin. Lechia, choć w tym sezonie nie zachwyca, jest groźnym rywalem, który w każdej chwili może złapać formę. Drużynie z Wybrzeża, tak samo jak Śląskowi, zależy na 3 punktach. W końcu piłkarze Janasa walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. Wymagający. Ja myślę, że ostatnie dwa kolejki zagrali dobre mecze. Najmniej ten w Bełchatowie, no i nic, każdy mecz tutaj w Polsce Ligi bardzo ciężki, możecie nawet przegrać z kimś, a możecie wygrać z hocikimś, no i trzeba się dobrze przygotować, no i musimy wykorzystać swoje sytuacje i mam nadzieję, że wywalczymy 3 punkty. Początek meczu Lechii ze Śląskiem w niedzielę o 17 na nowym stadionie w Gdańsku.